Na schodzi wolną drogą, polska wolność, miła Bogu! Zapraszam państwa teraz na blog Józefa Wieczorka, czyta autor gorąco polecam. Kiedy poznamy straty wojenne wojny jaruzelsko-polskiej, wojna jaruzelskiego z narodem polskim jest faktem udokumentowanym. Między innymi dekretem o wprowadzeniu stanu wojennego, i trwała nawet po formalnym zniesieniu stanu wojennego, kiedy zaostrzano prawo, które zastępowało w życiu opozycyjnych Polaków czołgi i transportery opancerzone. Co prawda, nie wszyscy historycy, beneficjenci tej wojny, są w stanie zidentyfikować ten stan, a może uznają go za nic nieznaczące wydarzenie, aby cokolwiek o nim pisać w historii. Patrz słynne dzieło historyków jagiellońskich, dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ale jednak wojna taka była i jej konsekwencje trwają do dziś. A nawet wielu kombatantów tej wojny jest odznaczanych za swe działania. Były też ofiary śmiertelne tej wojny, wyliczanej kiedyś przed Wilną Jaruzelskiego w noc z 12 na 13 grudnia. I nie tylko tam. Prawo wprowadzone w tamtym okresie obowiązuje nie raz do dnia dzisiejszego, czasem z modyfikacjami, ale nie do końca, słynne prawo prasowe z roku 84, gdzie w jednym paragrafie jest mowa o zgodności z Konstytucją PRL, a w drugim o zgodności z Konstytucją RP, i Trybunałowi Konstytucyjnemu to nie przeszkadza, czy prawo z roku 83 stojące ponad konstytucją trzeciej RP. Brak dostępu do postępowań dyscyplinarnych podczas tej wojny. Czyli rzec można, front akademicki do tej pory nie został przełamany, mimo formalnego zakończenia wojny rozejmem między stroną komunistyczną i wytopowaną przez nią stroną solidarnościową czyli solidarnymi wobec członków komunistycznej władzy, a nie z członkami Solidarności. Czy w historii wojen miał miejsce podobny przypadek? Wszechstronnego opracowania strat poniesionych przez Polskę i Polaków w tej wojnie do tej pory nie ma, a z pewnością nie ma detalicznego opracowania takich strat poniesionych przez polskie elity w ramach czystek prowadzonych w strukturach akademickich, szczególnie na uczelniach. Nie ma inwentaryzacji strat poniesionych w wyniku represji, restrykcji, niszczenia substancji akademickiej chroniącej się w refugiach pozauczelnianych czy metodą stepping stone przemieszczającą się poza granice kraju ogarniętego wojną wyniszczający potencjał intelektualny Polski. Szacuje się, że w latach osiemdziesiątych Polskę opuściło łącznie około miliona ludzi, w dużej części młodych i wykształconych. Więc akademików ówczesnych lub przyszłych mogło wśród nich być co najmniej wiele tysięcy. Wtedy w Polsce studiowało kilka procent populacji, a ten procent wśród opuszczających Polskę był niewątpliwie większy przed moich magistrantów około 20%. W setkach tysięcy można natomiast liczyć tych, którzy w wyniku masowych czystek stracili pracę zostali zdegradowani lub pozbawieni szansy na awans tylko dlatego, że należeli do solidarności. Podczas politycznej weryfikacji kadr akademickich po wprowadzeniu stanu wojennego czystka objęła 11% nauczycieli akademickich. Tak piszą w artykule Wielka Czystka Łukasz Kamiński, Andrzej Krajewski Rzeczpospolita z roku 2001. Blisko tysiąc 500 osób zwolniono z pracy, pozostałem przedłużano umowy warunkowo na czas określony lub w większości przypadków przesuwano ze stanowisk naukowo-dydaktycznych na pomocnicze. Jak z rozbrajającą szczerością przyznawano w oficjalnym sprawozdaniu po zakończeniu akcji, służyło to rozwiązaniu stosunku pracy bez konieczności przestrzegania ustawowych okresów zatrudnienia. Na podstawie odrębnych decyzji ministerstwa, tylko do połowy lipca 1982 roku odwołano 24 rektorów, 51 prorektorów, 22 dziekanów i 30 prodziekanów. Jak zapowiadano w wewnętrznym sprawozdaniu PZPR, liczby te ulegną zwiększeniu. W sierpniu i wrześniu dokonano dalszych kilkunastu zmian. Ale im bliżej czasów współczesnych, tym poznaniem historii tej wojny gorzej, bo jakoś ta jest bardzo niewygodna dla beneficjentów tej wojny. O politycznej weryfikacji kadr roku 86-87, a więc przez nastaniem tzw. transformacji, wiemy znacznie mniej, mimo że oczyszczano wówczas pole przed transformacją, albo można rzec, rozkładano dywany pod nogi budowniczych III RP. Podobnie jak w roku 82, typowano naukowców negatywnie oddziaływujących wychowawcze na studentów, co jasno nawiązywało do czystek na uczelniach prowadzonych w okresie instalacji systemu komunistycznego. System się miał ku końcowi, ale metody oczyszczania systemu wypracowane na początku pozostały do końca. Dla przykładu sam rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Jacek Fisiak. Ma na sumieniu ponad 80 pracowników naukowych, a po dokonaniu czystki został ministrem edukacji narodowej, więc to oczyszczenie widocznie zostało docenione. Biuletyn wojenny podziemny miesięcznych Solidarności Wyższych Uczelni Poznania. Czystka objęła członków Solidarności, partyjnych apostatów, którzy po stanie wojennym oddali legitymację oraz wrogów osobistych. Ale również pewną ilość ludzi neutralnych. Obecność tych ostatnich miała dowieść, iż czystka ma charakter merytoryczny. Argumentem przeciw jest jednak fakt zupełnie przypadkowego doboru ofiar czystki z grupy neutralnej. O tej czystce na Uniwersytecie Wrocławskim tak pisze profesor Zlat. Na następny rok zaplanowano tak tzw. akcję weryfikacyjną kadry akademickiej. Pod pozorem oceny dorobku naukowego i aktywności na tym polu. Powstały nawet specjalne komitety naszpikowane partyjnymi gorliwcami, których głównym celem w gruncie rzeczy była ocena tzw. postawy obywatelskiej. Służyło to zamaskowaniu działań wymierzonych przeciw konkretnym osobom. Takie czystki były też na innych uczelniach, ale podobno nie było na ujocie gdzie podobno nie usunięto nikogo, bo chyba SB wraz z Rzeszą TV tak skutecznie ochroniła swój obiekt, Uniwersytet Jagielloński, że nikomu włos z głowy nie spadł. Tak wynika z prac historyków, którzy opracowali innowacyjną metodologię wdrożoną do badań PRL-u, polegającą na przeprowadzaniu badań nad represjami, ale tylko wśród beneficjentów PRL-u. Którzy rzecz jasna, jak to beneficjenci, represjonowani nie byli, lecz co najmniej akceptowani, a czasem wyróżniani. Ta spektakularna metodologia przyniosła zamierzony sukces psychologiczny i socjologiczny, a także historyczny. A Uniwersytet Jagielloński nadal jest uważany za kuźnię kadr historycznych, wzorcową dla innych. Prorektor Koi który na ujocie nadzorował nazorował weryfikację pod auspicjami PZPR i SB, pod czystce został rektorem. I to nawet trzykrotnie. Mimo, że całkiem stracił pamięć. A uczelnia straciła wszelkie dane o i jej ofiarach. Zatem czystka została przeprowadzona w sposób wzorcowy, co nie na wszystkich uczelniach się udało. Rzecz jasna, na ujoc tajni i jawni współpracownicy systemu komunistycznego przeszli czystki i transformacje bezstratnie i mogą tam pozytywnie wpływać na młodzież akademicką. Natomiast ci, którzy ani tajnymi, ani jawnymi współpracownikami być nie chcieli, negatywnie wpływając na młodzież akademicką, wstępu na to, jak i inne uczelnie nie mają. Ale rzecz jasna. Przez nadwornych historyków nie są oni identyfikowani wśród usuniętych z UJOTU, bo takich podobno nie było, choć byli i nadal są. Żaden z historyków, nawet największego kalibru, nie odważył się poznać najnowszej historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ani zakwestionować bredników historycznych wydawanych przez swoich kolegów po fachu. Taki do kaliber akademicki pozostał po czystkach z okresu wojny jaruzelsko-polskiej i do tej pory nie został wycofany z uzbrojenia akademickiego. Z poznania strat wojny jaruzelsko-polskiej na froncie akademickim jakby zrezygnowali również kombatanci tej wojny. Co najwyżej protestują przeciwko fałszowaniu historii na szczeblach niższych, ale nie zważają na jej fałszowanie na szczeblach dowodzenia – i formowania nowych zastępów historyków, tych, co piszą fałszywe podręczniki i wdrażają fałszywą historię do głów na szczeblach niższych. Skutek takiej strategii łatwy jest do przewidzenia. Badania i u w tej materii jakby zamarły, jakkolwiek nigdy nie były intensywne i czasem obarczone grzechami. Może dlatego, że zbytnie dociekanie prawdy Groziło wydaleniem z ipn u Na przykład przypadek Pawła Warota. Ja, co prawda, prowadzę od lat serwis, ilustracja i weryfikacja naukowców PRL-u. Nawet dość popularny. Setki wizyt dziennie, nawet jak tygodniami nie dodaję nowych postów, Ale na ogół pomijany milczeniem przez etatowych badaczy. Bohaterowie tego lustra grozili mi losem Pawła Warota, ale mnie wydalić już nie ma z czego. Można jedynie czyścić pamięć, zacierać wszelkie ślady, i nikt nie zaprotestuje. Wszyscy są za poznaniem i nauczaniem historii, ale tylko takiej wygodnej dla nich. Mimo apeli o poznanie strat akademickich wojny polskiej jaruzelskiej, nie zanosi się, aby kiedykolwiek zostały poznane. Nawet minister nauki, który zauważył zasadnie, że Polska cierpi na brak elit. Nie zauważył tej czystki, odnosząc lukę elitarną, intelektualną do wcześniejszych czystek, z których ostatnia rzekomo miała mieć miejsce w roku 1968. Tym niemniej, mimo braku podstaw do optymizmu, ponawiam pytanie, kiedy poznamy straty wojenne wojny jaruzelsko-polskiej. Może jednak znajdzie się ktoś na poziomie, kto na to pytanie odpowie i podejmie działania na rzecz poznania tych strat? Na froncie, jak są ranni, należy się nimi zaopiekować, ale rannymi na froncie akademickim wojny polsko-jaruzelskiej nikt się zaopiekować nie chce. Wręcz przeciwnie, niektórzy chętnie takich dobijają. W kraju podobno chrześcijańskim nie należy jednak o tym milczeć.